Teraz opowiem Wam o menu file, na początek opcja new scene, czyli tworzenie nowej sceny. Scena jest to asset, który będzie reprezentował fragment Waszej gry, na przykład dany level, menu początkowe i tak dalej. Teraz przejdźmy tutaj do okna tworzenia i otwierania nowych projektów. Gdy tworzymy nowy projekt, wybieramy, czy będzie on ustawiony na 3D czy na 2D. Te ustawienie decyduje, w jaki sposób będzie skonfigurowany edytor i scena, gdy utworzymy nową scenę. Dokładniej mówiłem o tym przy omawianiu tego okna, dlatego też teraz tylko tak na szybko omówię działanie tutaj tej opcji. Możecie ją także znaleźć tutaj, gdy wejdziecie w Edit, Project Settings, Editor i tu się właśnie ta opcja znajduje. Wielkość Default Behavior Mode decyduje o konfiguracji nowo utworzonych scen. W chwili obecnej mamy tutaj ustawienie na 3D. Zobaczmy, jak będzie wyglądała nowo utworzona scena. Widzimy, tak wygląda nowo utworzona scena przy konfiguracji na 3D. Teraz zmieńmy tutaj na 2D. Utwórzmy nową scenę. Widzimy, że wygląda ona zupełnie inaczej, posiada zupełnie inną konfigurację. Nowe sceny możecie także tutaj tworzyć z menu Assets. Wystarczy w oknie projektu kliknąć prawym, Create i tutaj macie Scene. Tworzycie nową scenę. Teraz kolejna opcja, Open Scene, czyli otwieranie danej sceny. Tutaj mogę wybrać jakąś scenę i ją otworzyć. Mogę to oczywiście zrobić po prostu tutaj klikając dwa razy na daną scenę w oknie projektu. Teraz taka dygresja, co zrobić, gdy Unity się wywali i nie zapiszemy zmian w aktualnie otwartych scenach. Z taką sytuacją możecie mieć do czynienia, na przykład gdy uruchamiacie Waszą aplikację, łatwo crasha poznać, bo wtedy Unity się wyłącza i wyświetla się tutaj takie okienko. To jest właśnie okienko do raportowania błędów. Potem możecie poznać, że nastąpił crash. Czy w takiej sytuacji możemy odzyskać sceny z niezapisanymi zmianami? Tak. Pierwsza kwestia i najważniejsza. Po crashu nie wolno Wam ponownie otworzyć Unity, bo wtedy takie niezapisane sceny zostaną bezpowrotnie usunięte i już się nie da nic z tym zrobić. Dlatego jeśli chcecie odzyskać sceny, nie otwierajcie od razu ponownie Unity. Przejdźmy teraz tutaj. Jak wejdziecie do folderu, w którym znajduje się Wasz aktualnie otworzony projekt, to znajdziecie tutaj folder o nazwie temp. Ten folder istnieje tylko, gdy Unity jest włączone i gdy wyłączymy Unity, ten folder zostanie usunięty. Jeśli nastąpi crash, to ten folder nie zostanie usunięty wraz z zamknięciem Unity. Zobaczmy zawartość tego folderu. Wygląda w taki sposób w chwili obecnej. Nie widzimy tutaj żadnych zapasowych scen. Wróćmy do Unity. Gdy uruchomimy aplikację tutaj w edytorze, bądź tutaj skorzystamy z Build Settings i uruchomimy kompilację, to tutaj w tym folderze powstanie folder Backup Scenes. Tutaj możemy znaleźć te sceny, które znajdują się w chwili obecnej tutaj w oknie hierarchii. Teraz kopiuję sceny, które chcę odzyskać, bo nie mogą znajdować się w tym folderze, bo zostanie on usunięty po uruchomieniu naszej aplikacji ponownie. Na przykład wklejam tutaj. Teraz wystarczy zmienić nazwę pliku. Ważne jest, żeby taki plik miał rozszerzenie .unity, bo takie rozszerzenie posiadają sceny w Unity. Zatwierdzam. Teraz mamy tutaj scenę i możemy ją normalnie dodać teraz do projektu i będzie ona normalnie działać. Artykuł na ten temat możecie także tutaj znaleźć na stronie Knights of Unity. To jest właśnie ten artykuł, jakby co. Teraz kolejne opcje. Save Scenes, Save Scenes As i Save Project. Zwróćcie uwagę na to, że mamy oddzielne opcje do zapisywania scen i do zapisywania projektu. Gdy korzystamy tutaj z opcji do zapisywania scen, to zapisywane są zmiany powiązane z GameObjectami tutaj w hierarchii. Przejdźmy tutaj na chwilę do rysunku. Tworzone gry są zbiorem połączonych ze sobą w odpowiedni sposób scen. Dana scena jest tak naprawdę zbiorem GameObjectów, a dany GameObject jest zbiorem komponentów. I to one decydują o działaniu naszej gry. Jeśli zmodyfikujemy któryś tutaj z komponentów bądź GameObjectów, tym samym modyfikujemy także scenę. Wróćmy do Unity. Gdy nastąpi jakaś zmiana w scenie, to tutaj przy nazwie pojawia się gwiazdka, tak jak w tutaj wszystkich przypadkach. Teraz tutaj wchodzę do menu File, wybieram opcję Save Scenes,
Widzimy, że teraz te gwiazdki zniknęły, sceny zostały zapisane. Teraz opowiem Wam o opcji Save Scene As. Pierw przyjrzymy się tutaj tym scenom w hierarchii. W chwili obecnej mamy tutaj dodane trzy sceny. Jedna ze scen jest aktywna i oznaczona jest jej nazwa ciemniejszym tutaj kolorem. Zwróćcie uwagę na nazwę tej sceny, jak i na nazwy tych scen. Jeśli chcecie, aby jakaś scena była aktywna, wystarczy na jej nazwę kliknąć dwa razy. Teraz ta scena jest aktywna, teraz ta. Możemy także to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy Set Scene Active. Teraz ta scena jest aktywna. Nie będę teraz wnikał, jakie ma znaczenie aktywność sceny, gdy mamy dodane tutaj do hierarchii więcej scen. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na tej stronie w dokumentacji. Najlepiej po prostu tutaj wpiszcie w wyszukiwanie Active. Wtedy znajdziecie wszystkie informacje na temat aktywności scen w hierarchii. Wróćmy tutaj. Przed chwilą na szybko wytłumaczyłem Wam kwestie powiązane z aktywnością sceny. Jak to ma się tutaj do tej opcji? Zobaczmy. Tworzę teraz właśnie nową scenę o nazwie ZZZ. Tutaj widzimy, została utworzona ta scena. Opcja Save Scene As tworzy kopię sceny, która była aktywna w hierarchii. Poprzednią aktywną sceną była scena C. Na tej podstawie powstała scena ZZZ i została ona od razu tutaj dodana do hierarchii zamiast sceny C. Teraz opcja Save Project, która służy do zapisywania zmian w oknie projektu, a dokładnie zmian dotyczących asetów. Zapisywanie zmian w asetach odbywa się automatycznie, gdy wyłączamy edytor. Czasami mogą się zdarzyć sytuacje, że nie zamknie się on poprawnie i zmiany nie zostaną zapisane, dlatego warto korzystać właśnie tutaj z tej opcji. Opcja Save Project nie dotyczy wszystkich asetów. Są określone asety, które powinny być zapisywane z pomocą takiej opcji. Przejdźmy do dokumentacji i dowiedzmy się, jakie to są asety. Pierwszą grupą asetów, które możemy zapisać z pomocą opcji Save Projects, są to asety powiązane z ustawieniami projektu, które możecie znaleźć w menu Edit, Project Settings i tutaj macie właśnie różne asety, w których zawarte są informacje na temat ustawień naszej aplikacji. Te asety możecie znaleźć tutaj w folderze Project Settings, znajdującym się właśnie w Waszym projekcie. To są one. Wróćmy teraz do tej strony. Teraz następna kategoria, Build Settings. Zmiany dokonane w tym oknie są zapisywane w pewnym asecie. Możecie go znaleźć tutaj w folderze Library w Waszym projekcie. Nie sprawdzałem dokładnie, który to z tych plików, czy Build Settings, czy Editor User Build Setting. W jednym z tych właśnie są te ustawienia. Je także musimy zapisywać z pomocą opcji Save Project, bądź po prostu przy zamknięciu projektu są one zapisywane. Dalej, przejdźmy tutaj. Z pomocą opcji Save Project zapisujemy także zmiany w asetach, które nie posiadają przycisku Apply, który zatwierdza zmiany. Tu macie przykłady takich asetów, jest ich wiele w Unity. Teraz Wam pokażę na przykład tutaj prefaba. Tak wygląda prefab w inspektorze, nie posiadamy żadnego przycisku Apply. Podobnie jest w przypadku materiału, także nie posiadamy tego przycisku. Zmiany w takich asetach będą zapisane dopiero jak wciśniemy tutaj opcję Save Project, bądź jak zamkniemy normalnie nasz projekt. Wróćmy. Jakie asety i dane są zapisywane od razu na dysku i nie musimy się martwić, że zostaną utracone, gdy Unity się wywali. Tutaj macie ich listę. Część asetów posiada przycisk Apply. Zmiany w takich asetach wejdą w życie, gdy wciśniemy ten przycisk. Tym samym od razu zmiany w takich asetach zostaną zapisane na dysku. Tutaj macie przykłady takich asetów. Przejdźmy do Unity. Tutaj mam w chwili obecnej zaznaczoną teksturę. Zmieńmy tutaj coś. Widzimy, tutaj mamy przycisk Apply i Revert. Wciskam teraz Apply, zmiany zostają zatwierdzone, już są na dysku, nie musimy się martwić, że utracimy te zmiany. Podobnie na przykład tutaj w przypadku asetu typu Assembly Definition. Tutaj mamy przycisk Apply, coś tutaj zmieniam, zapisuję zmiany, te zmiany już są zapisane na dysku.
Dodam jeszcze, że w przypadku takich asetów, które posiadają przycisk Apply, to zmiany w danym asecie wchodzą w życie dopiero po wciśnięciu tego przycisku. Jeśli coś na przykład zmienimy i nie zatwierdzimy, to takie zmiany nie wchodzą w życie. Wróćmy teraz tutaj jeszcze. Co jeszcze jest zapisywane od razu na dysku? Nowo utworzone asety. Tworzę teraz tutaj na przykład nowy aset, nowy materiał. Utworzyłem go, automatycznie został zapisany na dysku, nawet w przypadku crasha pozostanie. Dalej. Tu macie trzy kolejne kategorie. Dane powiązane z wypalaniem światła, dane powiązane z wypalaniem nawigacji i dane powiązane z wypalaniem occlusion cooling. Nie znam nazwy tego pojęcia po polsku, więc będę korzystał z jego nazwy angielskiej. Te dane zostaną zapisane na dysku dopiero gdy zakończy się proces wypalania. Czym jest właśnie wypalanie? Wypalanie jest to proces polegający na wykonaniu pewnych obliczeń, a następnie zapisaniu rezultatów tych obliczeń na dysku, dzięki czemu nie musimy każdorazowo dokonywać obliczeń, bo możemy odwoływać się do gotowych danych na dysku. W Unity możemy dokonywać takich obliczeń dla statycznego oświetlenia, czyli informacje o oświetleniu danych powierzchni zapisujemy w specjalnych teksturach, dzięki czemu nie musimy ciągle obliczać oświetlenia dla danych powierzchni. Możemy także wypalać siatki nawigacyjne. Tutaj macie przykład takiej siatki, dzięki czemu możemy sprawić, że dana postać będzie się poruszać tylko po określonych obszarach. Na przykład postać znajdująca się na piętrze będzie wiedziała, że powinna zejść po schodach, gdy każemy jej na przykład dojść do tego miejsca. Wróćmy tutaj. Z czym jest powiązana ta trzecia kategoria danych? Pierw musimy zrozumieć, czym jest occlusion cooling. Przejdźmy tutaj. Pierw zobaczmy, jakie obiekty kamera będzie widziała normalnie. Tutaj mamy przestrzeń, w której możemy zobaczyć obiekty. Obiekty, które znajdują się w tej przestrzeni w całości, bądź chociaż częściowo, są renderowane na ekranie, a te, które są poza tą przestrzenią, czyli w tym przypadku czerwone obiekty, są całkowicie niewidoczne i w ogóle ich nie renderujemy. Przejdźmy do rysunku. Tutaj na pierwszym rysunku mamy taką sytuację, że tutaj widzicie jakąś planszę, jakieś korytarze, jakieś sale i tak dalej. To jest cała na przykład mapa. Tutaj na drugim rysunku macie pokazane, co będzie widziała normalnie kamera, czyli widzimy, że tutaj tylko będą widoczne te obiekty, które znajdują się w przestrzeni, w której ta kamera widzi. Pozostałe obiekty nie są w ogóle renderowane. Tu poniżej macie dokładny obraz z tej kamery, czyli widzimy, że widzimy tutaj korytarz, jakieś fragmenty tutaj korytarzy w bok, czyli widzimy tutaj ten obszar. W chwili obecnej ta postać, która znajduje się tutaj, nie ma szans, żeby zobaczyć tutaj te inne pomieszczenia, a i tak są one w chwili obecnej renderowane. To nie jest zbyt optymalne. Warto byłoby się pozbyć właśnie takich obiektów, których kamera nie ma szans zobaczyć. Tu przychodzi nam z pomocą właśnie occlusion cooling. Ta optymalizacja sprawia, że są renderowane tylko obiekty, które są widoczne z położenia kamery. Załóżmy, że tu by była ściana, to żaden obiekt za tą ścianą nie będzie już renderowany. Będą one pomijane przy renderowaniu. Przejdźmy jeszcze do tego rysunku ponownie. Tutaj już macie właśnie sytuację po optymalizacji. Widzimy tylko tutaj ten fragment korytarza. Nie widzimy tutaj tych korytarzy, które są niewidoczne z położenia tutaj kamery. Wróćmy na tą stronę, już mniej więcej wiemy, jak wygląda proces wypalania poszczególnych wielkości. Wspomnę jeszcze, że tutaj te zagadnienia omówiłem bardzo, bardzo powierzchownie, abyście przynajmniej mieli wiedzę, na jaki temat szukać informacji, w razie czego. Dalej. Tutaj posiadam jeszcze informację, że zmiany powiązane z kolejnością wywoływania skryptów są zapisywane od razu. Przejdźmy tutaj do Unity. Normalnie kolejność wywoływania skryptów jest chaotyczna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, który ze skryptów zostanie wywołany pierwszy, a który ostatni i tak dalej. Teraz pokażę Wam przykład. Tutaj mamy trzy skrypty AA, BBB i CCC. Każdy z tych skryptów wypisuje w update'cie nazwę skryptu. Uruchamiam Unity. Zobaczmy, jaka będzie kolejność wywoływania tych skryptów.
Widzimy, że pierwszy wywołuje się CCC, drugi BBB, trzeci AAA. Jest to wywoływane w sposób chaotyczny. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, który ze skryptów zostanie wywołany pierwszy. Jest sposób na uporządkowanie kolejności wywoływania takich skryptów. Zaznaczam teraz jeden ze skryptów, klikam tutaj ten przycisk. Znajduje się teraz w zakładce Script Execution Order. Z jej pomocą mogę wpłynąć na kolejność wywoływania skryptów. Teraz tak, tutaj klikam plusik, wybieram rodzaj skryptu. Został dodany do tej listy. Teraz mogę zdecydować, kiedy zostanie wywołany. W tutaj kategorii Default znajdują się wszystkie skrypty, które nie zostały dodane tutaj tak pojedynczo. W chwili obecnej skrypt AAA będzie wywoływany po wszystkich innych skryptach. Teraz przesunę go na przykład tutaj. Teraz ten skrypt będzie wywoływany pierwszy, a potem wszystkie inne skrypty będą wywoływane chaotycznie, ale zawsze skrypt AAA będzie wywoływany pierwszy. Teraz dodajmy jeszcze tutaj skrypt BBB, czyli teraz będzie wywoływany skrypt AAA, potem BBB, a na końcu wszystkie inne, czyli w tym przypadku CCC. Zatwierdźmy zmiany. Zmiany zostały zapisane. Teraz wejdę do folderu, gdzie znajduje się ten skrypt. Edytor ustawiłem w taki sposób, że będą widoczne pliki meta. Otwieram tutaj plik właśnie meta. Tutaj widzimy wielkość execution order. Mamy przypisane minus 100, czyli dokładnie to samo, co tutaj przypisaliśmy. Te zmiany zostały zapisane od razu w plikach meta. Zobaczmy teraz, w jakiej kolejności będą wywoływane skrypty. Wcześniej wywoływały się w kolejności CBA. Teraz zobaczmy w jakiej. Teraz pierwszy wywoływany jest skrypt AAA, potem BBB, potem CCC, czyli udało nam się wpłynąć na kolejność wywoływania skryptów. Teraz te dwie opcje, czyli New Project i Open Project. Otwieram Open Project, otwiera się tutaj to okienko. Możemy wybrać jeden z projektów, które otworzyliśmy wcześniej, bądź po prostu szukać jakiegoś projektu na dysku i go otworzyć. Tutaj opcja New Project otwiera ponownie te same okno, tylko jesteśmy w części tego okna, która zajmuje się tworzeniem nowego projektu. Możemy utworzyć, skonfigurować nowy projekt i tak dalej. Więcej mówiłem na ten temat przy omawianiu tego okna.